7:09. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest Artur Soboń, wiceminister finansów Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, w jakim stanie mamy polski budżet, który prezydent w ostatnich dniach podpisał? To jest stan lekkiego podziębienia z powodu kryzysu, czy wysokiej gorączki? Musimy uważać na każdą złotówkę. Nie powiedziałbym, że on jest w ogóle jakkolwiek zainfekowany, bo jest to budżet, który jest adekwatny do dzisiejszej sytuacji i w tym zdaniu, poza tymi infekcjami, na które budżet jest odporny, bo w ogóle sytuacja finansów publicznych w Polsce jest zdrowa, jest jednocześnie cały czas ostrożność, żeby takiej infekcji nie złapać. I to jest budżet ostrożny, budżet trudny, ale budżet zdrowych finansów publicznych. No to panie ministrze, mówiąc wprost, bo nie jest pan w polityce od wczoraj, kiedy pan pojedzie na swoją Lubelszczyznę w trakcie kampanii wyborczej, to będzie miał pan co obiecać wyborcom, by zachęcić ich do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość w tym roku, czy jednak jest tak, że każdą złotówkę premier kazał oglądać po 3-4 razy i nie będzie żadnych dodatkowych pieniędzy na super programy z plusem w nazwie? Po pierwsze, wszystkie te propozycje programowe, które przedstawimy, one oczywiście w swoim czasie będą znane też opinii publicznej, ale one nie muszą kiedy? Zakładać w stosownym czasie, nie muszą zakładać wyłącznie propozycji, które by zwiększały wydatki publiczne, wydatki budżetowe, w szczególności wydatki społeczne. One będą zróżnicowane. To po pierwsze. Po drugie, jeśli będę na Lubelszczyźnie, będę pokazywał to, co udało się zrobić przede wszystkim i różnice pomiędzy tym, w jaki sposób traktujemy nasze zobowiązania wobec Polaków w stosunku do naszych poprzedników, tak aby mieszkańcy Lubelszczyzny widzieli tę zmianę paradygmatu, a ona jest gigantyczna, bo jeśli spojrzymy na różnicę pomiędzy wydatkami publicznymi, na przykład na inwestycje lokalne, to mamy tutaj przepaść. W każdej lubelskiej gminie są inwestycje, które są finansowane, czy to z programu inwestycji strategicznych, czy z innych programów realizowanych przez rząd. Zastanawiam się nad takim zwykłym spotkaniem z wyborcą, jak pan spotka się gdzieś pod Świdnikiem albo Biłgorajem ze swoim wyborcą, i on zapyta, no dobrze, rozumiem, są inwestycje, rozumiem, są duże, trudne liczby, jeśli chodzi o procent PKB, rozwoju, zadłużenia publicznego, ale jaki macie pomysł, jaką macie obietnicę dla nas na kolejne 4 lata? Dlaczego ja mam na was głosować? Dlatego, że jesteśmy wiarygodni i to, co my zapowiadamy, realizujemy. I wreszcie, tak jak powiedziałem, to oczywiście czas na zapowiedzi jeszcze przed nami, jeszcze jesteśmy na etapie, w którym zderzamy się z kolejnym kryzysem. Ta zima jeszcze przecież się też nie skończyła, więc to nie jest łatwy okres z punktu widzenia zarządzania państwem. W sytuacji, w której tak bardzo ograniczona została podaż surowców energetycznych, kiedy mamy sytuację wojny za granicą, kiedy mamy zwiększone wydatki na bezpieczeństwo i to jest w ogóle absolutny priorytet dzisiaj i największe wydatki, jeśli chodzi o relacje do PKB w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Mam następujący komunikat na takim bardzo ogólnym poziomie. Zrobimy wszystko, aby tak jak po COVID-zie, kiedy gospodarki miały ujemny wzrost gospodarczy ze względu na zamknięcie ich po prostu, czy zamknięcie w ogóle państwa w związku z epidemią. Tak gospodarka polska odbiła w 2021 roku 6,8 PKB. W pierwszym kwartale nawet ponad 8%, więc ona się szybciutko rozpędziła. Tak teraz w sytuacji, w której mamy konieczność różnego rodzaju programów pomocowych w związku z inflacją, w związku z kryzysem energetycznym, żywnościowym, mamy zwiększone wydatki w tym roku na inwestycje publiczne do 6,2% z 4,9%, to jest o 20% wyższe wydatki publiczne, po to właśnie, aby w sytuacji, kiedy wyjdziemy z tego spowolnienia gospodarczego, nasza gospodarka odbiła z powrotem na szybką ścieżkę wzrostu. Gospodarka Polski jest jedną z czterech najszybciej rozwijających się gospodarek w latach 2020-2022. Co pokazuje, że stworzyliśmy państwo i finanse i gospodarkę odporną na te wstrząsy. Oczywiście one nas dotyczą. Jesteśmy państwem w takim położeniu geopolitycznym, w jakim jesteśmy, no to panie ministrze, ale potrafimy szybko odbudowywać polską gospodarkę.
to kończąc ten wątek, jeśli mamy tę gospodarkę i finanse odporną, albo przynajmniej w dużej części odporną na te wstrząsy światowe i globalne, to zapyta znów mieszkaniec Świdnika czy Biłgoraja, to czy mamy też, jeśli ta gospodarka i budżet są odporne, czy mamy jakiś margines wydatków, który może być powiększony na czas choćby obietnic wyborczych? Nie ma co kryć, panie ministrze, obietnice wyborcze pociągają dodatkowe wydatki z budżetu państwa, wszyscy o tym wiemy. Dowód choćby z ostatniego tygodnia, że mamy, to jest 300 milionów selektywnego, takiego punktowego uderzenia, takiej interwencji państwa, że no widzimy, że to jest obszar, w którym trzeba wydatkować środki publiczne. To są te piekarnie i obniżenie do 1/3 poziomu stawek za gaz. No dobrze, to czekamy na propozycje programowe nie tylko dla arcyważnej branży, jaką są piekarze, ale i dla całego społeczeństwa. Nie, ale ja pokazuję tylko, że ten ja wiem. Oczywiście. No to zobaczymy, jak on jest duży. Pewnie wiosną takie propozycje, jak rozumiem, się pierwsze pojawią. Bardzo prawdopodobne. No dobrze, to udało się choćby chociaż tyle pociągnąć za język. Panie ministrze, co z Krajowym Planem Odbudowy, bo w tym odbiciu, o którym pan mówił, gospodarki, ważne byłyby wzmocnienie chyba jej pieniędzmi z Brukseli. Czy w tym tygodniu Polska złoży wniosek o pierwsze pieniądze z KPO? To jest pytanie oczywiście do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, na ile są już przygotowani i ten wniosek jest kompletny, bo to jest już czysto techniczna kwestia, on rzeczywiście może być złożony, można powiedzieć, już w każdym momencie. Procedujemy kluczowe ustawy, które są z tym wnioskiem związane, więc jeśli chodzi o legislację, jesteśmy w procesie. Jakie znaczenie ma Krajowy Plan Odbudowy? Tak jak powiedziałem, chcemy, aby inwestycje publiczne w sytuacji spowolnienia gospodarczego, no generalnie inwestycje zawsze dostają po nosie, to znaczy zadyszki. Firmy ograniczają tutaj swoje apetyty inwestycyjne, bojąc się różnego rodzaju ryzyk związanych ze spowolnieniem gospodarczym. Taki dobry poziom, idealny poziom, to jest ponad 5% inwestycji publicznych i 20% w ogóle. No my jesteśmy w stanie osiągnąć ponad 6% inwestycji publicznych w roku 2023, także dzięki KPO, i ponad 17% inwestycji ogółem w stosunku oczywiście do PKB i do wysokiego PKB, bo to PKB nam rzeczywiście ładnie w ostatnim czasie rośnie. No tak, panie ministrze, także jeśli chodzi o kwoty nominalne. Jaki przekaz idzie z rządu? Bo z jednej strony, tak jak pan mówi, to wzmocniłoby polskie inwestycje, wzmocniłoby polskie finanse, polski budżet, ale z drugiej ten sam rząd, tylko że inny minister, mówi, no to tak do końca nie jest, bo to jest niemiecki szwindel, bo to jest lichwa, za którą nam przyjdzie za chwilę płacić, i że w ogóle te kamienie milowe, które wynegocjowaliśmy, to wołają o pomstę do nieba. No, kończąc wątek jednak argumentów dokładnie odwrotnych niż te, które zostały przed chwilą przez pana redaktora zaprezentowane. To ministra Ziobra argumenty oczywiście. Zmniejszenie deficytu ma swoje znaczenie, bo to oznacza ograniczenie potrzeb pożyczkowych. One są realizowane przez Polskę dużo drożej niż te właśnie w postaci tego szwindla, w cudzysłowie, o którym pan redaktor powiedział, więc jeśli chodzi o koszty pieniądza, no to kosztuje nas więcej, wyższy deficyt niż środki, które zostały pożyczone przez Komisję Europejską. Niższe potrzeby pożyczkowe oznacza silniejszą gospodarkę, silniejszego złotego, silniejszy złoty, na przykład tańsze paliwo na stacji paliw. No krótko mówiąc, w sytuacji spowolnienia środki na inwestycje, które oznaczają zwiększenie wzrostu gospodarczego rzędu 0,5 do 1 punktu procentowego każdego z najbliższych kilku lat, no ma swoje znaczenie. No jeśli będziemy mieli w budżecie po kilkadziesiąt miliardów złotych więcej na inwestycje, to oczywiście ma to swój impuls rozwojowy. Nie zgadzam się oczywiście z takim stawianiem kwestii, że można było wyjść jako Polska z tego mechanizmu. Pożyczyć samemu, mówił minister. Weszła tak w całości Unia Europejska. Po pierwsze, rating Unii Europejskiej jako całości, Komisji jako strony jest dużo lepszy niż polski, choć polski jest bardzo dobry, ale no, po prostu ten jest najlepszy. Po drugie, koszt pieniądza jest dużo tańszy we wszystkich tych półrocznych transzach, które zostały wyemitowane. Te środki oczywiście są po takiej cenie niedostępne dla Polski.
Panie ministrze, a jakie jest polskie stanowisko i polskie nastawienie, jeśli chodzi o, mówi się roboczo, nowy Krajowy Plan Odbudowy, czyli Europejski Fundusz Suwerenności, który przygotowuje Bruksela albo jest negocjowany, dyskutowany dzisiaj przez państwa członkowskie. Chodziłoby o odpowiedź na amerykańską interwencję w gospodarkę, także na niemiecką interwencję, na chińską interwencję. Czy my jako Polska wspieramy ten pomysł na Europejski Fundusz Suwerenności, czyli mówiąc wprost, kolejne zadłużenie się Unii po bardzo preferowanych, oczywiście na bardzo preferowanych warunkach, ale jednak zadłużenie się Unii na nowo po raz kolejny w ciągu najbliższych kilku miesięcy? No to jest ten paradoks debaty publicznej, który dzisiaj słyszymy ze strony naszej opozycji, czy można powiedzieć ze strony takiego euroentuzjazmu, który nas raz na jakiś czas dopada, że stawiani jesteśmy pod ścianą jako ci realiści, że to trzeba, prawda, bardziej entuzjastycznie do Unii Europejskiej, bo z jednej strony ja słyszę codziennie, w każdym programie słyszę, że Polska robi źle, zdaniem naszej opozycji, bo wyprowadza część wydatków publicznych poza budżet państwa i one są realizowane poza kontrolą parlamentarną, a jednocześnie jesteśmy zachęcani do kolejnych instrumentów, bo przecież Krajowy Plan Odbudowy jest właśnie jednym z nich, które oznaczają środki poza budżetem Unii Europejskiej, środki dużo bardziej elastycznie zarządzane ze strony Komisji Europejskiej niż te alokacje, które mają określoną procedurę czy z polityki spójności, czy ze wspólnej polityki rolnej. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. My dzisiaj obserwujemy propozycje Komisji Europejskiej, różnego rodzaju propozycje, czy zmiany w dochodach własnych, czy propozycje różnego rodzaju harmonizacji z dużą ostrożnością. Panie ministrze, a kierunkowo Polska jest tak intuicyjnie za takim nowym funduszem suwerenności, czy raczej będziemy jako Polska, będziecie jako ministrowie, którzy nas reprezentują, dyskutują te sprawy, zachęcać, by się wstrzymać przed takim funduszem? No bo to są duże szanse dla Polski, jak rozumiem, ale i pewnie pytanie o to, ile możemy pożyczyć jako Unia. Wracam do tego nieszczęsnego diabła. Przepraszam, że w redakcji Rozgłośni Katolickich, ale jednak on w tych szczegółach jest kluczowy. To o jakie szczegóły chodzi, panie ministrze? Chociaż tak dwa, trzy, które, na którym Polsce zależy, by one się nie zrealizowały. Znaczy na pewno z punktu widzenia Polski my ostrożnie podchodzimy do większej swobody Komisji Europejskiej w dysponowaniu środkami poszczególnych państw. Ale sam kierunek dodatkowej, nowej pożyczki nie jest przesadnie mocno przez Polskę kontestowany. Sam kierunek tego, aby wzmacniać w tym zakresie potencjał Unii Europejskiej jako wspólnota, kwestionowany nie jest, natomiast to wszystko zależy od tego, jak ten mechanizm będzie skonstruowany. Mówiąc wprost, żeby nie było historii pod tytułem dodatkowe super kamienie milowe, bardzo szczegółowe, bardzo wyśrubowane i bardzo politycznie oceniane przez komisarzy europejskich. To pan redaktor powiedział. Ja się tutaj powstrzymam od tego typu. Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pięknie, panie ministrze, za spotkanie o poranku. Dobrego dnia życzę. Dobrego dnia. 7:09. Gość poranka.